Witamy Państwa serdecznie. Ja się nazywam Dominik Janus, reprezentuję tutaj firmę Netia. Sebastian Peter, Alcatel-Lucent. Dzień dobry. Tak, opowiemy dzisiaj, tak jak tutaj koleżanka uprzejmie już uprzedziła, o konwergentnej sieci GMPLS 100 giga. Może przejdziemy do agendy. O czym my dzisiaj tutaj Państwu postaramy się opowiedzieć? Po pierwsze spróbujemy powiedzieć, czym są konwergentne sieci optyczne, o co w tym wszystkim chodzi. Po drugie pokażemy, jak z tematem zmierzyła się Netia i jaka jest jej implementacja sieci DWDM-owej opartej o GMPLS. W dalszej części omówimy sobie jakby dalsze możliwości rozwoju takiej sieci oraz pokażemy przeróżne nowości takie technologiczne, które ma tutaj w swoim portfolio firma Alcatel-Lucent. Także zacznijmy. Zacznijmy w ogóle od zdefiniowania sobie, czym są sieci optyczne, konwergentne. Dobrze wiemy, że mamy dwa światy w tej chwili, tak? Świat IP całkowicie tutaj po lewej stronie, świat czysto optyczny po prawej stronie, no i spróbujemy połączyć te dwa światy. Mamy trzy scenariusze generalnie, tak? Możemy instalować w urządzeniach warstwy trzeciej karty optyczne, DWDM-owe, nieprzestrajalne, przestrajalne, koherentne, niekoherentne, tak aby można było ten sygnał datowy wprowadzić do systemu optycznego. No to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz to jest połączenie węzła IP i węzła optycznego jako jeden network element z poziomu systemu zarządzania. Widzimy jako jedno pudełko. Operator sobie kreuje usługi z warstwy trzeciej, warstwy optycznej, dowolnie. Trzeci scenariusz to implementacja kart warstwy trzeciej w urządzeniach optycznych DWDM. Ale to nie tylko. Konwergencja będzie nam się od dzisiaj kojarzyła również z połączeniem w warstwie GMPLS-owej. O GMPLS oczywiście tutaj za chwilkę kolega opowiemy. Natomiast dwa słowa, z czym to się je. Wyobraźmy sobie sieć całkowicie optyczną, pracującą z protokołami GMPLS, z pełną restauracją oraz warstwę L3, komunikującą się również z warstwą optyczną, protokołem GMPLS. W tym momencie operator warstwy trzeciej, inicjujący tworzenie ścieżki LSP, wydaje prostą komendę stwórz ścieżkę z węzła A do węzła E, natomiast komunikacja dzięki protokołowi GMPLS umożliwi wytworzenie kanału optycznego w warstwie optycznej. Tak jest. Cyk. Cyk. No i teraz dalszy ciąg to będzie właśnie jak... Przepraszam, ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od sieci czysto optycznej i na przykładzie Neti opowiemy, jak wybudowaliśmy tą sieć z protokołem GMPLS, która za chwilę będzie gotowa do tej pełnej konwergencji, czyli do połączenia warstwy trzeciej. Tak jest, no więc co takiego myśmy w tej sieci zrobili naszej netiowej? Może zaczniemy od paru takich informacji na temat Neti. Co to jest Netia, to pewnie każdy słyszał gdzieś tam, mniej czy bardziej. Natomiast kilka takich faktów, bo to z tego sobie możemy nie zdawać sprawy, czym ta Netia dysponuje. Otóż mamy, ostatnio po połączeniu się z firmą TK Telekom, mamy prawie 22 tysiące kilometrów światłowodowej sieci szkieletowej, z czego mniej więcej, trochę więcej niż połowa to jest sieć własna, druga część to jest sieć dzierżawiona. Mamy również 16 tysięcy kilometrów sieci światłowodowych miejskich, z czego większość jest już sieciami własnymi, to są kable własne. W całej tej sieci urządzenia są zlokalizowane w ponad 220 lokalizacjach. Mówimy o urządzeniach DWDM-owych oczywiście, bo nie liczę tutaj żadnych lokalizacji dostępowych. Dysponujemy z, no, może nie zdublowanymi, ale takimi dwiema niezależnymi sieciami opartymi o Ethernet, sieć bardziej czysto Ethernetowa oraz sieć IP. Mamy tutaj w samej sieci Carrier Ethernet i Metro Ethernet, mamy ponad 1000 węzłów 10-gigowych. Sieć SDH-owa, od której Netia zaczynała kiedyś dawno temu, obecnie liczy ponad 2200 węzłów. To są głównie urządzenia firmy Alcatel-Lucent, ale również urządzenia w takich firm jak Siemens, Huawei czy po prostu Lucent. Mamy 6 central VoIP, 31 central PSTN tradycyjnych, centra kolokacyjne klasy Tier 3, no i całe spektrum
przeróżnych sieci dostępowych, chyba we wszystkich możliwych technologiach, jakie sobie można wyobrazić, poczynając od ADSL i VDSL, przez HFC, FTTH, jakieś tam pony i tak dalej. Przejęliśmy niedawno też, no nie przejęliśmy, kupiliśmy sieć, która kiedyś była siecią firmy Aster, operatora kablowego, i dlatego też mamy troszkę sieci kablowej w Warszawie i w Krakowie. To tylko tyle tak, żeby było wiadomo, skąd to się wszystko bierze i teraz po co nam ten DWDM tak naprawdę. Otóż to, co tutaj widzimy, to jest mapka naszej nowej sieci DWDM-owej. To jest jakby założenie było takie, że potrzebowaliśmy jakby już odblokować starą sieć DWDM-ową, która niestety zakończyła, może nie tyle zakończyła swój żywot, co zakończyła się jej pojemność. I planując tą sieć, przyjęliśmy sobie cały szereg założeń, które no już chcieliśmy, żeby ta sieć była naprawdę taka nowoczesna na miarę no, XXI wieku, ze wszystkimi jakby możliwościami, które dzisiaj są dostępne w tego typu sieciach optycznych. Udało nam się tutaj wyłonić zwycięzcę w przetargu, jest to właśnie firma Alcatel-Lucent i się okazuje, że właśnie z jej sprzętem udało się taką fajną sieć, o której zaraz tutaj wszystko opowiem, stworzyć. Tak więc, jakie były takie podstawowe założenia? Po pierwsze, wyszliśmy z założenia, że musi być to sieć całkowicie koherentna, bazująca na transponderach, w ogóle na lambdach 100-gigowych, a więc sieć nie wymagająca kompensacji dyspersji, co ma również swoje dodatkowe zalety, ponieważ są mniejsze wymagania, jeśli chodzi o wzmacniacze i lepszy performance w sieci się uzyskuje. Drugim takim podstawowym założeniem było to, że chcemy mieć w tej sieci coś, czego jeszcze nikt w Polsce nie ma w zasadzie, jeśli chodzi o sieć DWDM-ową, czyli właśnie wdrożyć tam protokoły z rodziny GMPLS, że tak powiem, dzięki którym będziemy mogli w sprawny sposób tą siecią po pierwsze zarządzać, a tak naprawdę mieć zrobioną tak zwaną restaurację usług, czyli mieć możliwość takiej szybkiej, automatycznej naprawy łączy, o ile tylko w sieci znajdują się jakiekolwiek dostępne drogi zapasowe. O tym za chwileczkę, o co chodzi z tym GMPLS-em, to za chwileczkę powiemy sobie ciut szerzej. Oczywiście, żeby taka restauracja, czyli jakiś rerouting tych łączy był w ogóle możliwy, no to ta sieć musi być odpowiednio też skonstruowana. To nie może być ring, bo to wtedy nic specjalnego z tego nie wyjdzie. Najlepiej, jak to jest jakaś tam forma kraty. Na razie ta krata nie jest może jakaś przebogata, ale już w najbliższym czasie ona się znakomicie uzupełni w kilku miejscach i to już będzie rzeczywiście bliskie kraty. Bardzo bliskie, takiej pełnej kraty. Co jeszcze? Chcieliśmy, żeby tą sieć mieć zaprojektowaną w ten sposób, żeby zrobić ją raz, a dobrze. Żeby były wymagania, postawiliśmy wysokie wymagania na OSNR, czyli odstęp sygnał szum. Tutaj Alcatel musiał się troszkę nabiedzić, ale sprostali wymaganiom i mamy sieć, która, zresztą to będę o tym opowiadał chwilkę później, która rzeczywiście ma bardzo fajne osiągi, że tak powiem, możemy sobie robić łącza, dowolne łącza bez regeneracji w zasadzie wokół tej sieci i zawsze się zestawią, nie ma z tym problemu. Z takich innych rzeczy, no to o czym tutaj już koledzy trochę wczoraj wspominali z Alcatela i z Orange'a, mamy główne węzły w topologii colorless directionless, ponieważ jest to jeden z wymogów, żeby w ogóle taki rerouting i przy okazji recoloring, o czym za chwilę, żeby mógł mieć miejsce. No reszta to tam liczba kanałów powyżej 80, to już takie no, współczesne sieci DWDM-owe, to chyba trudno sobie wyobrazić, żeby mogły mieć mniej kanałów, chociaż no, oczywiście mogą. Takimi życzeniami naszymi było też to, żeby był FlexGrid Ready, czyli w przyszłości, żebyśmy mogli zaimplementować rozwiązania typu FlexGrid. Alien Lambda również, to jest taki nasz też punkcik, który tutaj był naszym, no bardziej wymogiem nawet niż życzeniem. No i również chcieliśmy mieć sprzęt, który w przyszłości będzie jakoś łatwo rozbudowywalny, gdyby była zaszła taka potrzeba o matryce OTN-owe. No i teraz jednym z głównych założeń był ten GMPLS, który gdzieś tam jest w tytule tej naszej prezentacji. I co to takiego jest ten GMPLS? Tutaj mamy taki fajny, no to nie zdjęcie, to taki rysunek jakiegoś mózgu, prawdopodobnie człowieka, aczkolwiek to nie jest potwierdzone. Teraz on jest nie bez przyczyny, bo to tak trochę symbolizuje jakby różnicę między tradycyjnym DWDM-em, a takim nowoczesnym, jaki tutaj żeśmy wdrożyli, zaimplementowali sobie w sieci, ponieważ
takim mózgiem tradycyjnych systemów DWDM-owych są głównie operatorzy, którzy go obsługują. To oni są odpowiedzialni za to, żeby tam uruchamiać nowe łącza, ale głównie są bardzo i najbardziej potrzebni przy jakichś awariach. Wiadomo, światłowody są cięte, różne rzeczy się odbywają w sieci. Czasem trzeba, sieć pada, trzeba te łącza gdzieś przesunąć, przekierować i tak dalej. Awaria w sieciach światłowodowych potrafi trwać kilka godzin, jeśli chodzi o odtwarzanie kabli. Kilka, kilkanaście czasem zależy, jaki jest dostęp. No to, to jest nieakceptowalne z punktu widzenia klientów i to operatorzy w tym momencie mają dużą rolę do spełnienia. W przypadku GMPLS-a ten mózg jakby przechodzi, to jest taki, to już nie jest po stronie operatorów jakby funkcjonalność, natomiast ten mózg staje się takim mózgiem rozproszonym pomiędzy wszystkie elementy sieci, które tam w tej sieci się znajdują, między wszystkie półki. Na każdej z półek jest taki engine GMPLS-owy, że tak powiem, uruchomiony i te półeczki tam ze sobą sobie rozmawiają. I no właśnie, i do czego to służy tak naprawdę? Otóż GMPLS ma takie trzy swoje funkcjonalności jakby główne. Po pierwsze, dzięki niemu możemy sobie łatwo wykrywać zasoby sieciowe, co znakomicie usprawnia proces instalacji w ogóle, dlatego że podłączając taką półkę, adresując ją po IP, ona sobie wynajduje swoich sąsiadów i tak dalej. No tam wchodzą protokoły routingu, o czym za chwilę. Więc już mamy pierwsze łącza, to wszystko jest jakby, jest taki autodiscovery jakby sieci. Po drugie, co nam daje GMPLS, jest to dynamiczny provisioning, czyli nowe usługi możemy uruchamiać, nowe, czy na przykład routować istniejące, bądź z poziomu systemu nadzoru, bądź na żądanie samej elementów sieci, czy to będzie półka DWDM-owa, czy tak jak Sebastian powiedział wcześniej, przy połączeniu tego z routerami w przyszłości za pomocą interfejsu UNI, mogą to być również jakieś urządzenia zewnętrzne typu routery. No i to, co jest jakby taką istotą wszystkiego i co jedną z najważniejszych rzeczy dla nas, to jest jednak ostatni punkt, czyli automatyczna restauracja, która umożliwia, uodparnia sieć na awarie i to nie jednokrotne awarie, tak jak to było w przypadku typowych, nie wiem, serwisów w sieci SDH-owej, czy typowych jakichś tam OSNCP w przypadku DWDM-ów, ale również na awarie wielokrotne. Tak, właśnie. Teraz kilka szczegółów, coś jakby składa tego GMPLS-a. Ja tutaj nie będę za długo się rozwodził, natomiast jak widać są trzy takie główne protokoły, które, GMPLS jest w zasadzie stosem protokołów, które mają właśnie takie cele, o jakich powiedziałem przed chwilą. Te protokoły są znane w większości osobom, pewnie wszystkim, które się zajmują jakimiś sieciami Ethernetu-pochodnymi. Są to protokoły takie jak RSVP. Oczywiście tutaj bardziej rzeczy związane z MPLS-em, jakby, bo GMPLS to jest w ogóle Generalized MPLS, więc coś takiego jak MPLS, tylko o rozszerzonym spektrum działania, o większych możliwościach, jeśli chodzi o domenę, w której to wszystko funkcjonuje. Więc mamy protokół RSVP. RSVPTE dokładnie, odpowiedzialny za sygnalizację, ustanawianie i rozłączanie połączeń. Mamy protokół routingu bardzo znany wszystkim od lat, OSPF, również w wersji TE, który utrzymuje topologię całej sieci, rozsyła informacje o jej stanie i tak dalej. No i jest jeszcze Link Management Protocol do zarządzania łączami. Jak widzicie, tutaj są rozszerzenia tych, to nie są takie podstawowe protokoły RSVP czy OSPF. To są protokoły z rozszerzeniami TE, czyli Traffic Engineering, które to rozszerzenia są no, w zasadzie niezbędne do tego, żeby móc mieć większą kontrolę nad tym, co one tam wykonują. Tak na takim prostym przykładzie OSPF liczy w zasadzie najkrótszą trasę między punktami i w ten sposób działa routing w klasycznych sieciach, takich ethernetowych, powiedzmy sobie, czy tam warstwy, czy między routerami, tak, w warstwie trzeciej. Natomiast w przypadku SPFTE mamy możliwość zdefiniowania różnych constraintsów. Możemy powiedzieć tutaj protokołowi, że tak powiem, że my chcemy przepuścić łącze przez ten węzeł albo nie przepuścić przez tamto połączenie z jakichś powodów. Również natężenie ruchu w poszczególnych gałęziach ma wpływ również na zestawianie tras. Więc to są właśnie takie rozszerzenia Traffic Engineering, które są tutaj wdrożone.
Chciałbyś coś powiedzieć? Widzę, że się nie możesz powstrzymać. No, prawdopodobnie chciałbyś o tym za chwilę powiedzieć, ale jeszcze byśmy wspomnieli, że ten mózg, ten niebieski, elegancki, on jest jeszcze nakarmiony parametrami optycznymi sieci. Tak jest. I w zależności, czy ta sieć, czy parametry sieci są wystarczające, żeby tą lambdę, ten kanał uruchomić w danej relacji, ten mały człowieczek to zawsze sprawdzi w tym urządzeniu i ewentualnie wyda lub nie wyda zgodę na zestawienie kanału. Tak jest. Teraz tutaj jest taka tabelka, która w taki sposób, no, mam nadzieję, że przejrzysty, pokazuje różnicę między restauracją, czyli to, o czym mówimy w przypadku GMPLS-a, a typową protekcją. W przypadku typowej protekcji, no tutaj akurat mamy w tabelce pokazane OSNCP w dziedzinie optycznej, no to sytuacja jest taka, że zestawiamy łącze, ale jednocześnie rezerwujemy zasoby i w zasadzie zestawiamy drugie łącze, tak można by powiedzieć, jako ścieżkę protekcyjną. Jakie to ma zalety? No zalety ma takie, że czas przełączania między takimi trasami jest bardzo krótki, na poziomie 50 milisekund. Natomiast niestety zasoby są podwójnie zalokowane, więc tracimy zasoby podwójnie. I to jest protekcja, jakby taka typowa, znana też jakby z sieci SD-chowych. Natomiast to, co wnosi GMPLS, to są mechanizmy restauracyjne. Tutaj są wymienione trzy takie, SBR, GR i PRC. Te pierwsze dwa różnią się tym, że trasa backupowa jest albo kalkulowana zaraz po stworzeniu ścieżki, w przypadku GR, albo, tak w przypadku SBR, po wystąpieniu awarii. Akurat ze względu na specyfikę sieci optycznych, tutaj czasy reroutingu jakby, no, będą dużo wyższe niż 50 milisekund, to będzie w obciążonej sieci do kilku minut. No to wynika jakby z tego, że wszystkie wzmacniacze, nie wiem, wszystkie elementy aktywne muszą się dostroić, musi się jakieś zrobić ekwalizacja w sieci pomiędzy lambdami i tak dalej i to niestety trwa, to są fizyczne procesy, które muszą trwać. Natomiast jest to restauracja i teraz istotną zaletą restauracji wobec typowej protekcji typu SNCP jest to, co widać w przedostatniej kolumnie, że jest tu odporność na awarie wielokrotne. Jeśli zdarzy się awaria w jednym miejscu sieci, ruch pójdzie sobie, zresztą to jest taka animacja chytra. O, proszę bardzo, mamy ścieżkę tutaj na dole, jedną trasą, jest awaria i ścieżka idzie sobie drugą trasą, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli by się coś działo również z tą trasą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten ruch się rejestrował tędy. A może to się naprawiło i pójdzie tędy, a może jeszcze jakiś inny zaszedł scenariusz w sieci i coś się jeszcze bardziej powygina. Różne są opcje, generalnie mamy tutaj dowolność wtedy trasy, o ile tylko nam na to pozwala optyka. Jest jeszcze tutaj na końcu ostatnia rzecz, słowo tylko PRC, to jest takie połączenie restauracji i protekcji. To jest taki rodzaj serwisu, który jest no niestety kosztowny, podobnie jak i OSNCP w sensie zasobów i no i sprzętu troszeczkę, ale zapewnia nam odporność na wielokrotne awarie, ale jednocześnie czas przełączenia na poziomie 50 milisekund. Co dalej? To wszystko fajnie, tylko że, no, żeby to działało, to pewne wymagania na sieć muszą być, że tak powiem, spełnione i wypełnione. Po pierwsze, to akurat to nie jest po pierwsze, jest po trzecie, ale między innymi. Węzły muszą być w topologii colorless, directionless. To już mówiliśmy i wczoraj było na wykładzie właśnie tutaj kolegów i już dzisiaj też wspomniałem. Dlatego, że węzeł musi mieć możliwość reroutingu lambdy bez obecności człowieka, zdalnego reroutingu, że tak powiem, w dowolną stronę, łącznie ze zmianą długości fali, jeśli zachodzi taka potrzeba. Druga rzecz to przestrzenne interfejsy liniowe. No nie da się rekolorować lambdy, jeśli interfejsy liniowe mają sztywną długość fali ustawioną. Muszą być interfejsy liniowe przestrzenne, aczkolwiek to już nie jest żadna nowość, więc to tylko tak jest przypominajka. Oczywiście topologia typu krata, im gęstsza, tym lepiej, tym więcej tras protekcyjnych potencjalnych. No i w dalszym etapie życia prawdopodobnie dojdzie do tego, o czym już koledzy wczoraj również mówili, że trzeba będzie rozbudować węzły o elementy architektury contentionless, żeby dało się terminować więcej niż jedną lambdę o tym samym kolorze na danym węźle. Jeszcze jest jakiś Dilbert, może ktoś zdążył, może nie. O, okej. Okay. Skąd w ogóle pomysł na tego GMPLS-a? Bo to tak się mogłoby wydawać, że taka znikąd wizja. Otóż nie taka znikąd, dlatego że tutaj w Neti już mieliśmy GMPLS-a wdrożonego parę lat temu, tylko że w sieci SD-chowej. Tak jest tutaj na slajdzie pokazane.
w latach 2010-2012 ta sieć się implementowała. Obecnie składa się, tak jak widać, z 26 węzłów SDH-owych, dużych cross-connectów 1678 MCC właśnie Alcatela. Mamy tutaj, tak jak widać, ponad 50 łączy STM64, ponad 20 łączy STM16. To wszystko sobie chodzi właśnie w domenie GMPLS-owej. Czasy restauracji na poziomie 200 do 700 milisekund. Nie jest to może 50 milisekund, ale też mamy, tak jak mówię, odporność na wielokrotne awarie i tak dalej, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem awaryjności tej sieci szkieletowej. Mówię, odciążamy jakby operatorów, zresztą operatorzy też nie wszystko są w stanie zrobić w tak krótkim czasie. Tutaj z automatu wszystko się dzieje. Mało tego, jeszcze można te wszystkie łącza, podobnie zresztą w DWDM jest i to samo mam zaimplementowane w SDH, można je priorytetyzować. Jedne łącza mogą mieć wyższe priorytety, drugie mogą mieć niższe, co oznacza to tylko tyle, że albo aż tyle, że w przypadku awarii, jeśli wszystko musi przejść nagle, nie wiem, jednym łączem, a jest tego ruchu dużo więcej, to łącza o niższym priorytecie, które są no, mniej ważne dla operatora, mogą być wydziedziczone. To jest tak zwany mechanizm preempcji. I to również jest zaimplementowane w sieci. Tutaj mam tylko taki jeszcze jeden taki szybki slajd, porównanie takie teoretyczne, ale wiele mówiące, czego my się spodziewamy po tym GMPLS-ie w sensie dostępności łączy w sieci DWDM. Otóż typowo załóżmy, że na takiej trasie, która jest tutaj na czerwono pokazana, będziemy mieli średnio, tak statystycznie wychodzi, powiedzmy jedna awaria miesięcznie, czyli 12 awarii rocznie. Przeciętny czas usunięcia awarii na kablach światłowodowych, no to jest kilka dobrych godzin. Tu jest przyjęte 6,5 godziny akurat. No więc w skali roku to jest 78 godzin niedostępności, co daje odpowiednie SLA niewiele powyżej 99%. No to jest jednak istotne jakby odejście od 100%. Natomiast w przypadku GMPLS-a czas restauracji to jest podany 5 minut. 5 minut to już, myśmy teraz robili niedawno testy odbiorcze tej sieci. Przy kilku uruchomionych lambdach te czasy są na poziomie kilkudziesięciu sekund do półtorej minuty. Więc 5 minut to już jest taki duży zapas, tutaj sobie daliśmy na to, że jak ta sieć będzie dociążona, będzie dużo ruchu, to wtedy rzeczywiście to tyle potrwa. Przemnażając to przez 12 miesięcy, no to mamy no, de facto 60 minut. Tutaj pisaliśmy już 2 godziny, żeby jeszcze tutaj podkręcić już tak w najgorszym możliwym przypadku, ale SLA jak widać jest i tak dużo, dużo, dużo wyższe, tylko 0,02 poniżej 100%. Tak więc tak to sobie wygląda. I jeszcze jeden taki slajd, wydaje się skomplikowany. Chciałeś coś powiedzieć znowu? Nie. Nie chciałeś, no. No, może i dobrze. Jeszcze jeden taki slajd, to trochę się wydaje skomplikowany, aczkolwiek nie chcę tego omawiać szczegółowo, bo to nie o to chodzi. Tutaj są rozrysowane połączenia takie wewnątrz węzła, to są RoADM-y. Tutaj mamy transpondery. To tylko pokazuje tyle, że na każdym węźle, to o czym koledzy również wczoraj mówili na prezentacji, mamy połączenia de facto pełną kratę między wszystkimi kierunkami liniowymi oraz tym local OTS-em, czyli lokalnym addropem na węźle. Czyli tak naprawdę efekt jest taki, że każdy dowolny transponder możemy przekierować w dowolną stronę. Mało tego, łącze przychodzące z jakiegoś kierunku możemy też przekierować w dowolną stronę, bo taka jest właśnie struktura węzła. No i tutaj chyba ostatnie z moich tutaj chwilowo. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. To jak żeśmy realizowali ten projekt, co mamy wykorzystane? Otóż wykorzystujemy transpondery 200 giga, które mają interfejs liniowy 200 giga bitów na sekundę. My akurat je wykorzystujemy w wersji 100 gigabitów na sekundę, ale mają taką możliwość, już nie będę rozwijał nad szczegółami, bo też nie ma na to czasu, oraz muxpondery 10x10 giga, które też mają interfejs liniowy 100 gigabitowe. Restauracja GMPLS, to o czym mówiłem, wavelength tracker, o którym zaraz Sebastian dwa słowa. Docelowo będziemy mieli moduły RoADM, takie 20-stopniowe o podwójnym module WSS dwukierunkowym. I sieć jest FlexGrid Ready. Jakie są osiągnięcia? Mamy najdłuższą trasę rzędu 1900 km i da się ją zrobić bez restauracji. Mało tego, prefect BER, czyli poziom błędów przed korekcją, jest na poziomie 10⁻⁵, co oznacza, że mamy jeszcze prawie 3 rzędy wielkości, jakby jeszcze swobody, zanim łącze padnie. Wykonać dowolny routing bez regeneracji, bez żadnego problemu. Na przykładowej trasie Warszawa-Poznań mamy niewiele ponad 2 milisekundy opóźnienie
też była optymalizowana pod tym kątem sieć. No dobrze, Dominik, mówiłeś o tej awarii, o tych restauracjach i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, mamy tą awarię. No i co? Ten twój niebieski ludzik nie wyjdzie i nie pospawa tych światłowodów. No nie. No i co teraz? No to czekamy na telefon, tak, od rolnika, który pewnie się i tak nie przyzna, że coś tam nabroił. Z pomocą przychodzi technologia Wavelength Tracker i to nie tylko w takich przypadkach. W przypadku awarii, na przykład włókna, operator szybciutko loguje się do systemu, sprawdza cały segment DWDM-owy. I w przypadku pogorszenia jakości, bo to nie musi być światłowód ucięty, po prostu może być, zmienił się jego parametr, powiedzmy przez jakiś udar mechaniczny albo przez coś i jego tłumienność wzrosła drastycznie, operator się loguje i od razu wie, na jakim segmencie nastąpiła awaria. Co więcej, nie tylko monitorujemy sobie segmenty, ale monitorujemy sobie cały węzeł. Także w przypadku, kiedy w danej lokalizacji, w danym węzie wystąpi jakaś usterka, zwiększenie tłumienności, powiedzmy laser utracił swoje właściwości optyczne, od razu zauważymy dokładnie, w którym miejscu na węźle ten problem jest. Tutaj możemy monitorować zarówno sumaryczną moc, możemy też monitorować poszczególne prążki, poszczególne częstotliwości. Ta technologia Wavelength Tracker jest zaimplementowana, może być, tutaj już ten slajd, może być. Ta technologia Wavelength Tracker jest zaimplementowana na każdej karcie i w całej sieci, tak? To jest tak jakby dodatek. Feature embedded. System zarządzania 1350 OMS, aplikacja bardzo ciekawa. Nie wspomnę o fajnych, ciekawych mapach, na których operator może sobie węzły dokładnie umieścić co do praktycznie nie tylko miejscowości, ale również ulicy i numeru domu. Może wizualizować sobie przebiegi nominalne i bieżące z tego GMPLS-a, także może sobie podejrzeć, gdzie prawdopodobnie za chwilę ten ruch będzie restaurowany, ale to tylko w przypadku jednej z protekcji, ale również może obserwować sobie, oglądać przebieg danego serwisu trójwymiarowo na różnych warstwach. Na samym dole, tam na samym końcu mamy warstwę fizyczną, warstwę optyczną, OCH traile, mamy warstwę ODU i reprezentację serwisu jako ta najgrubsza kreska. Co ciekawe, taki obrazek można sobie obracać, chwytając myszką w jednym miejscu i sobie oglądać. Także to są takie fajne rzeczy. Bardzo fajne. Genialne. Teraz tylko dwa słowa, czego myśmy się nauczyli podczas wdrożenia tego. Przede wszystkim, jak chcemy mieć taką naprawdę sensownie zaprojektowaną sieć, to musimy przewidzieć i mieć wizję, co my chcemy osiągnąć. Dzięki temu wiemy, które węzły będą w przyszłości prawdopodobnie rozbudowywalne i na przykład aktualnie w sieci mamy tak, że węzły wzmacniacze, cała sieć jest tak policzona, że możemy wzmacniacze rozbudować do węzłów, do pełnych węzłów RADM i nie stracimy nic na wydajności sieci. Taka sieć od typowej, tradycyjnej sieci DWDM-owej różni się nieco w momencie instalacji. Może nie sama instalacja, ale commissioning jest nieco bardziej rozbudowany. No i oczywiście testy odbiorcze, które muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty GMPLS-a, też są trochę bardziej złożone. Do realizacji tego projektu Alcatel Lucent wybrał rodzinę 1830 PSS, a konkretnie jedno urządzenie PSS32. Rodzina optyczna to szereg urządzeń, po lewej stronie te najmniejsze, po prawej stronie urządzenia OTN-owe. W zależności od miejsca i przepływności pozycjonujemy najróżniejsze urządzenia. PSS4, PSS8, PSS16, pudełka czysto optyczne, 16 również z OTN-em, PSS32, 36, 64 to jest świat czysto optyczny, to świat OTN-owy. Co dalej? Co dalej Seba? No weź coś powiedz, co dalej. Wspomniałeś, Dominik, o contentionless, czyli życzymy sobie, żeby wasza sieć zapchała się już w grudniu tego roku i wybudujemy... No, niekoniecznie, ale przynajmniej nie nasza księgowość. Okej. W takim przypadku architektura contentionless pozwoli nam na zwiększenie ilości kanałów optycznych. W tej chwili mamy jakie ograniczenie? No takie, że w local OTS-ie, w tej sekcji add-dropowej mamy tylko i wyłącznie możliwość terminowania jednej częstotliwości. Wybieramy sobie kolor zielony i tylko ten zielony możemy tam terminować. Jeżeli chcemy drugi zielony, nie ma mowy. W tym momencie przychodzi nam pomocna technologia contentionless, która umożliwia terminowanie w sekcji local add-dropowej więcej niż jedna częstotliwość tego samego koloru. Tak, dobrze. Tak, częstotliwość. Aby taką
architekturę zrealizować, musimy wyposażyć węzły w routery optyczne, 20-kierunkowe. Taka pojedyncza karta jest w stanie obsłużyć dokładnie 20 kierunków. Jeśli sobie wyobrazimy, że zbudujemy sobie sekcję lokal dropową, lokal OTS-ową, musimy odjąć 20 minus tyle tych bloków OTS-owych, ile mamy. Dzięki tej karcie i dzięki też demodulacji koherentnej możemy sobie wyobrazić terminowanie większej ilości kolorów do takiego odbiornika poprzez filtry pasywne. Dostaje się już nie tylko jeden kolor, ale dostaje się ich więcej, tak? Więcej częstotliwości i heterodyna lokalna, laser lokalny dostraja się do żądanej długości fali. Next. O FlexGridzie koledzy opowiadali, to tylko króciutko przypomnę. Technologia FlexGrid umożliwia nam zwiększenie pojemności sieci poprzez zagęszczenie siatki z typowych 50 do 37 oraz budowanie superkanałów. Jest tak, że te kanały koherentne fajnie się czują, jak są blisko siebie, tak? Nie interferują ze sobą, także możemy sobie zbudować taki superkanał i w takim kanale umieścić powiedzmy dwa kanały 200-gigowe i osiągnąć całkiem fajny performance. Dobrze mi idzie klikanie? Tak, tak, tak. O szyfrowaniu jeszcze Dominik powiemy szybciutko. Nie, no pewnie. Istotna rzecz, dla wszystkich klientów ważne jest bezpieczeństwo danych. To jest bardzo istotna rzecz, tak? Każdy by z nas chciał mieć pieniądze w bezpiecznym banku, gdzie transmisja pomiędzy data center jest bezpieczna i szyfrowana. I naprzeciwko. Ja się zawiesiłem, proces mowy mi teraz padł, moment. Dobrze, wspieramy szyfrowanie, tak, na platformie 1830 PSS. Dzięki temu operator, a również klient może sobie obserwować i może sobie zarządzać kluczami, które wspierają to szyfrowanie, tak. Szyfrowanie jest bardzo mocne, 256 bitów. Aplikacja KMT może być zarówno instalowana, tak jak powiedziałem, albo u operatora, albo u klienta końcowego, na przykład w banku, i bank zarządza sobie sam swoimi kluczami. I ostatnia rzecz, tak, programy... Jeszcze, sorry, przerwę. Otóż to szyfrowanie mamy teraz w planach niedługo testować i być może uda się wdrożyć również u nas w sieci. To jest oczywiście szyfrowanie na poziomie 10 giga. A, jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Szyfrowanie odbywa się na poziomie hardware'owym, a nie software'owym, dzięki czemu mamy opóźnienia bardzo, bardzo, bardzo małe. Tak jest. Kolejnym elementem, to też tylko jedno zdanie, to są programy certyfikacyjne. Nasze karty przechodzą szereg testów z różnymi partnerami, tak aby powiedzmy no, gwarantować stuprocentowe działanie, tak, tych kart i współpracę z urządzeniami naszych partnerów. Nowości technologiczne. Alcatel-Lucent wdrożył w 2010 roku po raz pierwszy karty 100 gigowe. Rok 2012-2013 to karty 100 gigowe, 200 giga z SDFekiem. Kolejne lata to rozwój w kierunku po pierwsze tanich transponderów 100 gigowych oraz mocnych procesorów, które będą wspierały transmisję 500 giga. I ostatni slajdzik, uprzejmie proszę Dominik, skończymy na czymś porządnym i takim dość mocnym. Kiedy kupujecie 500-ki? A jaki mamy dzień tygodnia? Czwartek będzie za 2 dni. No to w czwartek. No. Karta 500 giga wspiera wiele modulacji. Mamy 5 klientów 100 gigowych. Mamy dwa interfejsy, co oznacza, że możemy pracować na 2 niezależnych nośnych. Karta wspiera 7 trybów, tak jak tutaj macie Państwo na tym slajdzie. No i cóż, chyba Dominik, powoli kończymy. Gratuluję wybudowania najlepszej sieci w Polsce, prawie w Europie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie inżynierze? Dzięki tutaj Alcatelowi wszystko jest możliwe. Tak było. Ponieważ tutaj no, mamy okazję, to tutaj, gdyby ktoś był zainteresowany skorzystaniem z naszych usług, które będą wkrótce, zresztą będziemy mieli dedykowane usługi wykorzystujące wszystkie możliwe funkcjonalności GMPRS-a. Tutaj jest taka slajdzik, który pokazuje, gdzie się można zgłosić na przykład. Tak, i tyle w zasadzie. To jest 5 minut, miało być 5 minut. Tak, słuchamy tutaj pytań uprzejmie. No pewnie, że uprzejmie, jak miałbyś słuchać inaczej. Dobrze, czyli niedobrze, zatem my mamy do Państwa pytania. Tak, pamiętasz? Nie. Masz tą kartkę? Dobrze, pierwsze pytanie dotyczy sieci koherentnych.
czysto koherentnych opartych na modulacji koherentnej. Także uwaga, można coś wygrać, więc to nie tak, żeby tam każdy spał, tylko trzeba się orientować. Czy sieci koherentne, czysto koherentne się kompensuje? Brawo, pan odpowiedział pierwszy. I pan dostaje. Dostaje kartonik, bardzo proszę. Kartonik jest pusty w środku, żeby nie było, że kogoś faworyzujemy. Drugie, a jakie jest drugie? No daj tą kartkę. Napisałeś kartkę i ją skitrałeś. No właśnie, bardzo banalne. Jak myślicie, w której sieci, tego nie było tak bezpośrednio wprost powiedzianego tutaj podczas tej prezentacji, w której sieci opóźnienia są mniejsze? Czy w sieci, która wykorzystuje matryce OTN-owe, czy w sieci czysto optycznej? Nie słyszeliśmy odpowiedzi? Czysto optycznej. Tutaj gdzieś rzeczywiście było z tej strony, to chyba pan pierwszy, bo Gantt-Segal to nie jest niestety. Dlatego, że matryce OTN-owe to jest niestety proces konwersji elektryczno-optycznej i z powrotem później, w związku z czym to wprowadza opóźnienia. No i ostatnie pytanie dotyczące SLA w sieci. Która sieć ma lepsze SLA i jest bardziej dostępna? DWDM-owa czy DWDM-owa z GMPLS-em? Brawo!